Ла-ла-ла. Chyba my teraz. Wstając z okazji, że dzisiaj jest dzień bez samochodu, można jechać komunikacją miejską za darmo, posiadając jedynie dowód rejestracyjny samochodu aktualny, swoje podbity z ubezpieczeniem aktualnym i przeglądem, można jechać dzisiaj komunikacją miejską za darmo. Więc skorzystam z tej okazji i za minutę, dosłownie korzystając z aplikacji Jak Dojadę, za minutę muszę wyjść. I 13.08, mam autobus 38, on trochę krąży tutaj po okolicy i dopiero dojeżdża do Smart Space, gdzie właśnie się udaje. Ale mimo wszystko zostawię dzisiaj samochód i pojadę autobusem. Autobusów w Toruniu coraz lepsza, jakby dostępność do tych autobusów też coraz lepsza. Oczywiście są aplikacje, które umożliwiają wyszukanie naprawdę w czasie rzeczywistym połączeń, nawet nie znając dokładnie miasta, więc fajna opcja rzeczywiście poruszamy się komunikacją miejską. Nie zawsze jest to jednak dla mnie wygodne, z uwagi na to, że często w przeciągu paru minut dowiaduję się, że muszę się gdzieś zjawić. Mam mało czasu zazwyczaj, aby wysłać na przykład przesyłkę. Także tego czasu czasami brakuje, żeby poruszać się komunikacją miejską, ale jak tylko będę mógł, to będę z tej komunikacji miejskiej korzystał. A w szczególności w takim dniu jak dziś, czyli dniu bez samochodu, gdzie dowód rejestracyjny wystarczy jako bilet komunikacji. Więc dzisiaj, że tak powiem, tylko uczczę ten dzień wyjątkowo, a czy będę jeździł komunikacją miejską, pewnie się okaże. Jak widać, na ten pomysł, aby jechać samochodem, czy jechać dzisiaj komunikacją miejską, a nie jechać samochodem, nie wpadło zbyt wiele osób. Cała rzesza samochodów pod Smart Space, do którego się udaje, to samo.
wam zagrać. Właśnie jadę na trening. W zasadzie nie miałem dzisiaj robić żadnego treningu, ale po prostu nosi mnie w domu. W zasadzie też nie miałem jakiegoś większego pomysłu na ten trening, więc pojadę sobie zrobić z 10 takich dobrych podbiegów, mocnych. Każdy podbieg na przerwie, gdzieś około 1,5-minutowej. Tak to sobie wymyśliłem. Oczywiście będę mierzył czas tych podbiegów, więc później wbiję je. Te statystyki zobaczymy. Pewnie, no jak to podbiegnie, nie zmieniło to podbiegu lecieć na maksymalnym tętnie i na maksymalnej prędkości, więc będę starał się zacząć jakoś normalnie, zacząć jakoś spokojnie. No i później ile sił starczy. No, zamierzam zrobić 10 podbiegów, zobaczymy jak to wyjdzie. No i też będę szukał jakiegoś dobrego podbiegu, jeśli będzie zbyt mocny, a jestem na poligonie, a są tutaj po prostu piachy, jest grząsko, to zrobię ich trochę mniej. Zrobię ich tyle, tak żeby jakiś tam komfort, się komfortowo. No zastanawiam się właśnie, czy będziemy jechać wzdłuż takich, powiedzmy, lądowych, chyba tak to się na to mówi. I tutaj jest kilka takich fajnych miejsc do podbiegów. No i tutaj się zaczynają po prawej stronie. Nie wiem, czy to widać, ale zaczynają się już te fajne takie wzniesienia, no nie są to góry, ale jednak jakieś tam przewyższenie kilku metrów, no może więcej przewyższenie jakieś jest, no i fajny podbieg z tego może być. No dobra, szukam dalej, jest coś fajnego. O, tu może być fajny podbieg, myślę, że tu będzie rewelacyjnie. O, rewelacja, zaraz wam pokażę. Zaparkuję tutaj, próbuję też stanąć na wprost. Ja wiem, że tego na kamerze, szczególnie na takiej kamerze szerokokątnej, tego tak nie widać, ale jest naprawdę fajny ten podbieg. No i co, będziemy lecieć. No i sprawdzę sobie najpierw sam ten podbieg, go po prostu przejdę. Jak widać, no tu w tej kamerze kamera nie oddaje tego, ale już czuję, że będzie ciężko, więc na pewno zacznę je delikatnie robić, te podbiegi. Po tym piachu będzie naprawdę bardzo fajnie. No a ja naprawdę dobrze, że mam, zabrałem ze sobą Pumy Trifoxy dwójki, bardzo dobrze bardzo dobrze spisujące się nie buty w takim terenie. Jak widać, no, jesteśmy już w połowie tego podbiegu, a tu grząsko jest, tego piachu jest tutaj maksymalnie. Ja wychodząc już się czuję zmęczony, ale powiedziałem, biegnę
chyba pobiegnę to po prostu na komfortowym jakimś tempie. No i schodząc na przerwach 1,5-minutowych, chyba raczej wybiegać będę tutaj w lewo niż tutaj na wprost. No jesteśmy dosyć wysoko, jak na ten teren tutaj. O, próbuję tutaj wybiec. O, może to tylko słupka tutaj jest. Fajny teren, poligonowy teren. O, fajny widoczek, naprawdę bardzo fajny widoczek. No i co, pewnie polecicie, no i co, pewnie polecicie ze mną pierwszy podbieg, ale później już zostawię kamerę. No nie, jest taki słupek trigalancyjny, nie, przepraszam, słupek taki wysokościowy, triangulacyjny, chyba też źle powiedziałem, na pewno źle. Schodzę na dół. Ciężko trzeci pobieg, no bardzo ciężko. Nie, tak ciężko. Do końca.